Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reign of Chaos. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się rozdziałem drugim z kampanii Nocnych Elfów. No, w ostatnim odcinku Tyrande dowiedziała się o Pladze Nieumarłych stojącej u jej bram. No i dzisiaj będzie się starała poinformować swoje siostry. 3 godziny później gdzieś u podnóży góry Hyjal. Zobaczmy. Nieumarli nie znają zmęczenia. Nie zdołamy im umknąć. Widzisz, Lordzie Archimondzie, nie musimy obawiać się nocnych elfów. Plaga może... Archimond, po 10 tysiącach lat, jak to możliwe? Legion powróci, aby pochłonąć ten świat, kobieto. I tym razem wasza żałosna rasa nam w tym nie przeszkodzi. Głupcy, pozwalacie się jej wytrącić. Znajdźcie ją, przeklęci. Znajdźcie i zabijcie. Nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Płonący Legion powrócił. Muszę przeprawić się przez rzekę i ostrzec moje siostry, nim będzie za późno. No właśnie. Naszym głównym zadaniem jest doprowadzenie Tyrande do miasta Nocnych Elfów. No, po drodze musimy się ukrywać przed patrolami, no i Tyrande nie może zginąć. I ma... do tego taką umiejętność ukrycie. O, tylko kurczę, tak się zastanawiam. Tak, to był Y. Wola bogini jest święta. Te przeklęte nocne elfy nie mogą się wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleziono. No dobrze. Mamy tutaj właśnie umiejętność, jaką jest ukrycie, której możemy zarówno nasza kapłanka, jak i pozostałe nocne elfy mogą używać w ciągu nocy, tak? No i postaramy się tego mądrze używać, tak żeby żadne z patroli ze strony demonów nas nie odnalazły. Oho! Tutaj mamy jakiegoś demona, no i tutaj będzie trzeba iść naokoło. Dobra, on niech sobie tam idzie. Widzę, że nam odpuścił. Zobaczę, czy tutaj coś jest. No są. Mamy pantofle zwinności. Kurczę, rzucił na nas okaleczenie, ale to nic, jakoś sobie poradzimy z tym okaleczeniem. Wola bogini jest święta. Bierzemy szpony ataku i uciekamy. Natychmiast na Elun. No dobra. Mamy kolejne dwa przedmioty, które nam się zdecydowanie przydadzą. My sobie tutaj przejdziemy dołem. No i... Aha, dołem chyba nie możemy. No dobra. Oho. Już demon nas zauważył. A to okaleczenie jest strasznie irytujące ze względu na tego slowa, którego nam daje. Zniszczymy sobie skrzyneczki i użyjemy ukrycia. Mamy tutaj miksturę większego leczenia. Zaraz ją sobie weźmiemy. Tylko niech ten sobie odejdzie. Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. No i tutaj musimy wola bogini jest święta. Jakoś przejść. Natychmiast.
Niech tak będzie. Okej, okay, tutaj zajmiemy się tymi skrzynkami. Brak miejsca w ekwipunku. Niedobrze. Mamy furbolga. Kurde. To niech ten demon zajmie się furbolgiem, a my wykorzystamy ich walkę i postaramy się uciec. No, nie jest to łatwe, tak jak widzicie. Niech tak będzie. Dobra, tutaj mamy kolejnego demona. Okej. A ja jeszcze zerknę, czy tutaj czegoś nie ma. Niech tak będzie. Jakoś między drzewami czy coś? Raczej nie. O! Tutaj trzeba być bardzo, ale to bardzo uważnym. No dobra, idziemy za tym patrolem. Tutaj mamy jakąś odnogę. Dobra. O. Niech tak będzie. Mnie tutaj nie ma. Mnie tutaj zdecydowanie nie ma. Sakiewka druida. Dobra. O! Idiotko! Nie atakuj, jak ci nie każe. A co to jest? Po umieszczeniu w ekwipunku zwiększa inteligencję bohatera o 1 punkt. Może być, bo... Niech tak będzie. Jakieś tam miksturki, nie miksturki, to my na bieżąco możemy otrzymywać, a przedmioty, które dają nam na dłuższą metę, jakieś statystyki, są po prostu lepsze. Na szczęście nie zdążył rzucić. Dobra, to idziemy za nim. Natychmiast. Niech tak będzie. Wola bogini jest. Dobra, dotarliśmy do jakiegoś mostu. Zaraz będziemy się przebijać na drugą stronę. Niech tak będzie. On sobie poszedł gdzieś na wschód. My tutaj zerkniemy, czy coś jest ukryte. Raczej nie. Wola bogini jest święta. No dobra. Na Elu. Tutaj mamy ludzi i mamy ukryte elfki. Imię scenariusza. No dobra. Niedobry kapłanko, jesteśmy na twoje rozkazy. Zagraża dzikiej puszczy. No, teraz jak już mamy jakąś drużynę, to już nie będzie tak łatwo z używaniem tego ukrycia. Zaraz tutaj sobie... Oho! Mamy jeszcze kolejnego wroga. Ale to dobrze, niech Tyrande otrzyma trochę... Niech Tyrande otrzyma trochę doświadczenia. A chwila, czy to działa teraz na całą grupę? No nie wiem. Dobra, tutaj niech oni się naparzają między sobą. O, pierścień doskonałości. O, weźmy go. Zniszczmy jeszcze tutaj ten namiocik. I ominiemy ich sobie. Nie ma sensu brać udziału w walkach, jeśli tego jakoś bardzo nie potrzebujemy. Tutaj w sklepie goblinów nie ma nic ciekawego. Zwój ochrony sobie odrzucę, bo tutaj mamy opończe inteligencji. Ja to na szybkości wezmę i się wycofam. Dobra. Kurczę, tam po drodze zostawiłem te wszystkie. Zostawiłem tam wszystkie miksturki, ale to nic.
kurczę, orkowie się nami zainteresowali. Na Elun. Ale to nic, tutaj mamy fontannę zdrowia, więc zaraz się podleczymy. Ja jeszcze rzucę okiem. Oho! Mamy cień. Strzeż się. Strażnicy zagłady rozkazują cieniom, które widzą nas nawet, gdy wtapiamy się w ciemności. O właśnie. Trzymajmy się od nich z daleka. To jest strasznie uciążliwe. Niech tak będzie. A ja szybko tutaj się przejdę i zobaczę, czy nie ma tutaj czegoś do wzięcia. No raczej nie. Okej. Orkowie widzę, że sobie poradzili. A my mamy już teraz troszeczkę większą grupę. No i ciężej będzie nimi dowodzić. Kontrol 1. Dobra, przebijamy się przez bramę. No, jeszcze nam troszeczkę zostało. No dobra. Pierwsze co? Musimy pozbyć się tego cienia. Wola bogini jest święta. Okej, Y. O, i idziemy dalej. Tu jest jakiś przedmiot, pierścień ochrony plus 2. Ja bym ten przedmiot chętnie przygarnął. Tylko zamiast czego? No szpony ataku na pewno nie. Pierścień doskonałości też nie. Myślę, że ta sakiewka druida jest najgorszym przedmiotem. Niech tak będzie. Dobra, ten demon niech sobie idzie. Ja tutaj w ukryciu szybko przebiegnę. Wezmę pierścień ochrony i będę mógł się wycofać. Dobra. Aha, tutaj jeszcze są rękawice żwawości. O kurde, już nie ma za co... nie ma co wymieniać. Idiotko, czemu ty zaatakowałaś? Co za idiotka, no. Dobra, weź wyrzuć to. Przebiegnij, albo nie. Bo tutaj mamy jeszcze... Kurde. Dobra, wiecie co? Chyba po prostu zabijemy tego demona. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Dawaj, dawaj, dawaj. Na Elun. Natychmiast. Dobra, wycofać się, wycofać, wycofać. Y. Okej. Udało nam się wziąć te rękawice. One są bardzo fajne, bo po założeniu zwiększają o 15% szybkość ataku bohatera, więc jest to coś mocnego. A my musimy przejść tutaj zachodnią stroną. Ja tylko na szybkości zniszczę te skrzyneczki i się ukryję. Mamy zwój leczenia. No na razie on nie jest nam jakoś bardzo potrzebny, więc możemy... iść naprzód. No dobra, troszeczkę się tutaj wycofamy. I na szybkości zabijemy tego demona, bo mamy znaczną przewagę. A nasza tyrandę dostanie poziom i teraz mamy drugi poziom aury celności. No. Teraz nasze jednostki mają 20% premii do ataków z dystansu, co nas niezmiernie cieszy. Tutaj z gargulcami nie chce mi się walczyć. Niech tak będzie. Wolę już tego drugiego demona zabić. Twoja moc cieni nie skryje cię przed naszym wzrokiem. Ty się wycofaj. Czy ktoś
coś zagrażać w tej puszczy. To się wycofaj i lecimy naprzód. Przed świtem. W ciągu dnia nie zdołam się ukryć. No właśnie. Tutaj mamy ludzi. Wola Boga jest święta. Na Elu. I tutaj mamy jakąś polanę. Ishmuela, siostry. Tu ja, Tyrande. No dobra. Niech tak będzie. Z nimi nie ma sensu się bić. Po prostu podejdziemy sobie do fontanny zdrowia. Mamy tutaj kolejne wojska. No i zaraz będzie trzeba ich grupować, bo będziemy mieli już ponad 12 jednostek. A tutaj prawdopodobnie będzie trzeba... No widzę, że mocno w ogóle zbili tę osadę. Ale zaraz im pomożemy. Dobra. Zróbmy tak. Mamy już troszeczkę tych łowczyń. I one są zdecydowanie mocniejsze. Więc zrobimy sobie tak. Tyrande dołączy do łowczyń. I jeszcze dwie uczniczki mogą być. Okej. To jest nasza grupa pierwsza i tutaj mamy jeszcze trzy uczniczki jako grupę drugą. Dobra. W takim razie idziemy naprzód. I tutaj wchodzimy do... Uła. Nie. Wycofać. Musi być inny sposób, jeśli chodzi o budynki. Najpierw pójdę tam samą Tyrannę i zrobię lekki zwiat. Zrobię tutaj lekki zwiat. O właśnie. To nam się zdecydowanie przyda. Staje świt. Nie mogę już korzystać z osłaniającej mnie mocy Elun. No nie możesz. Zdecydowanie nie możesz. Ale mając te balisty, teraz będziemy w stanie się przebić przez wojska nieumarłych. Dobra, tutaj niech dojdzie grupa pierwsza. Ja w tym czasie przejdę się Tyrannę. Oj, tutaj są jakieś przedmioty, ja chętnie bym je zgarnął. No chodź. Chodź tu, demonie. Okej. Pierwszy demon padł. Teraz pora na drugiego. Kurde. Wycofajcie się, żebyście nie byli w pobliżu tej wieżyczki. Okej. Dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Niech oni podejdą sobie do fontanny zdrowia. Czy ktoś zagraża? A Tyrande niech tutaj na szybkości zbierze te przedmioty. Teraz tak. Balisty niech zniszczą mi tą budowlę na szybkości. I co tutaj mamy? Kamień many i księgę zdrowia. No, bardzo przydatne. Tylko zastanawiam się, zamiast czego to brać teraz, bo już siłę, zwinność i inteligencja o 1 punkt. A tutaj pantofle o 3 i inteligencja o 3. Kurczę, już nie wiem, co tutaj brać.
A kamień many jest bardzo przydatny. Pierścień ochrony tak samo. Ale chyba ten pierścień many, znaczy ten pierścień ochrony sobie odrzucę, ponieważ głównym atrybutem tyranny jest chyba inteligencja czy zwinność. Zwinność, no właśnie, a każdy punkt zwinności zwiększa pancerz u tyranny, więc tego pancerza jeszcze będziemy mieli sporo. Dobra, teraz tak, ta trójka niech dołączy do tych balist. O, czy oni mi zabili jedną uczniczkę? Chyba tak. A nie, nie zabili mi, po prostu tu jest tyranny jeszcze. A teraz wy dołączycie do tych trzech uczniczek i one powinny was bronić. Chociaż nie. Zrobimy z was osobną grupę, bo jeśli tam uczniczki pójdą atakować budynki, to one szybko zginą. Dobra, no i teraz najważniejsza rzecz, mianowicie pozycjonowanie. No widzę, że balisty są na czele, a to niedobrze. I teraz tak, wy... Niech tak będzie. Kurde. Wola bogini jest święta. Zostańcie gdzieś tutaj. Zrobione. Uczniczki niech będą tutaj w pobliżu tych balist, a balisty niech atakują z dystansu. No i zobaczymy, czy nie umarli zaczną tutaj wysyłać jakieś fale obrońców. No na razie na spokojnie. My możemy sobie tutaj podchodzić. Oho. Mamy tutaj już jakiś wrogów. Okej. No, nie jest źle. Nie jest tak źle. I te balisty niech atakują już główną bazę. Niech atakują główną bazę i wtedy nasza grupa pierwsza zajmie się jakimiś kryptami i innymi budynkami, które tworzą jednostki. Okej. To jest zniszczone. Zajmę się jeszcze tutaj ostatnimi zikuratami, no w sumie wieżami duchów. No i zaraz misja będzie zakończona. No, trochę tych wojsk potraciliśmy, ale to nic, bo po przejściu tej bramy będzie koniec misji, więc te wojska na wiele się nam nie przydadzą. No, widzę tutaj tyrandę dzielnie niszczy te krypty. No, tutaj jeszcze zniszczymy na szybkości. No, mam nadzieję, że nie muszę niszczyć całej bazy. Zniszczę już tylko tą kryptę i możemy udać się do miasta elfów. Dobra, tyrandę przodem. I misja główna jest zakończona. O tak. Tyrande, dzięki Elun dotarłaś do nas. Nieumarli pojawili się znikąd i bez ostrzeżenia zaatakowali naszą osadę. Ishnudaldip, Shandris, mamy większy problem. Nieumarłych wysłał tutaj płonący legion, nasz wróg sprzed wieków.
By zmierzyć się z taką mocą, mamy tylko jedno wyjście. Musimy obudzić druidów. No tak, także udało nam się dotrzeć do wioski elfów, poinformować ich o tym, co się dzieje. No i w głowie Tyrande zrodził się plan dotyczący obudzenia druidów, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Także moi drodzy, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z Wami i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się, cześć!